Tym razem bramka szumów, Behringer. Posłuchajcie sobie, jak brzmi bez bramki. Określa czas, po którym z powrotem zaczyna się włączać bramka. Tutaj widać, na przykład daliśmy tutaj, to bardzo szybko się włączała. Teraz jeszcze trochę się wyciszę. Zależy od głośności samego wzmacniacza i natężenia gainu. Jest też taki śmieszny tryb mute. Po prostu wycisza sygnał całkowicie. Dodatkowo jest jeszcze wyjście tutaj, wejście i wysyłanie sygnału. Dzięki temu można tutaj podłączyć na przykład jakieś dodatkowe urządzenie, któremu będziemy wyciszać, który będziemy jakby redukować szumy, albo można było na przykład wzmacniacz podłączyć, pętlę efektów ze wzmacniacza i dodatkowo będziemy jeszcze mogli zadziałać tą bramką do wzmacniacza. Także ta opcja, co teraz jest podłączona, jest najbardziej uniwersalna i całkiem dobrze się spisuje. Teraz dużo szybciej nam wytłumia.